Słuchajcie, ponieważ giną wiadomości z sekcji społeczność i zmniejszają się bardzo zasięgi, chciałam chociaż na lato, chociaż coś takiego dla Was zrobić w podziękowaniu za taką życzliwość, pomoc i chcąc Was zachęcić do przekazywania wiadomości ze źródeł, które Wam prezentuję dalej. Jest to bardzo ważne, gdyż jak mówiłam, można prawdę zabić, można ją nawet pogrzebać, ale nie można jej zmusić, aby pozostała w grobie. Także miejmy nadzieję, że niedługo wszystko zacznie się zmieniać. Ponieważ są wakacje i czas taki, można powiedzieć, czas na relaks, nawet w domowych warunkach, więc chciałam dla Was przygotować materiały, po prostu takie bardziej odpoczynkowe. Mam bardzo sympatyczną i mało znaną książkę Agathy Christie, którą chciałam nagrać. No niestety idzie mi to bardzo trudno od strony logistycznej, więc chciałam w tej chwili sprawdzić, jakby to wyglądało. Zaczynając od takich bardzo miłych opowiadań jednego z moich ulubionych autorów jeszcze z czasów, kiedy byłam bardzo, bardzo młoda, a mianowicie Władysława Kopalińskiego. Będę czytać, tak trochę na chybił trafił, opowiadania z tomu Kot w worku, czyli z dziejów, powiedzeń i nazw. Dzisiaj przygotowałam dla Was opowiadanie, które się nazywa Kula Sykstusa V. O kuli tej mówi się jako o pozorze, symulacji, masce, którą w pewnej chwili, gdy przestaje być potrzebna, można nagle i jawnie odrzucić. Felice Perretti, urodzony pod Montalto w roku 1521, wstąpił we wczesnej młodości do zakonu franciszkanów. Zasłynął jako kaznodzieja, a w roku 1556 został radcą weneckiej inkwizycji. Jednak jego nadmierny zapał sprawił, że go stamtąd odwołano po 4 latach. Następnie pojechał do Hiszpanii, by zbadać sprawę rzekomej herezji arcybiskupa miasta Toledo. Naraził się przy tej funkcji bardzo swemu towarzyszowi podróży, kardynałowi Ugo Boncompagniemu, także stali się wrągami do końca życia. Kiedy Boncompagni został w roku 1572 obrany papieżem pod imieniem Grzegorza XIII, Perretti, już wtedy kardynał, popadł w całkowitą niełaskę i nie otrzymał żadnego stanowiska w Rzymie. Niełaską tą umiał się jednak Perretti posłużyć dla swych ambitnych planów. Rzymianie ujrzeli nagle, jak ten człowiek w sile wieku wycofał się ze świata w swoje ustronie, aby pracować odtąd, jak powiadał, tylko dla własnego zbawienia. Wydawał się upadać pod brzemieniem lat i chorób. Widziano go, jak wsparty o kuli, sunął z opuszczoną głową, słyszano, jak mówił, zacinając się i chrypiąc, a nagłe napady kaszlu zdawały się wieścić już bliski koniec. Wszystkie te objawy zgrzybiałości wzmogły się w dwójnasób od śmierci Grzegorza XIII, kiedy aktualna stała się sprawa wyboru jego następcy. Objawy te przemówiły wówczas na korzyść kandydatury kardynała Perrettiego, dając skłóconym frakcjom w łonie konklawy nadzieję, że słaby i krótkotrwały pontyfikat da im czas do zgromadzenia środków dla tym pewniejszego osiągnięcia swoich sprzecznych celów. Perretti został więc wybrany jednogłośnie 24 kwietnia 1585 roku. Zaledwie jednak zakończono obliczanie głosów, kardynał zerwał się z miejsca ruchem tak gwałtownym, że sąsiedzi jego cofnęli się odruchowo, wcisnął swą kulę na posadzkę, podniósł głowę i zaintonował: Te Deum, Ciebie Boże chwalimy, głosem, od którego zabrzęczały szyby w oknach. Zdumieni kardynałowie nie mogli uwierzyć własnym zmysłom.
Kilka dni potem kardynał de Medici winszował Sykstusowi V, gdyż takie imię obrał nowy papież, tej szczęśliwej odmiany zdrowia. Nie ma się czemu dziwić, odparł papież. Przed wyborem szukałem kluczy do raju i aby lepiej je dojrzeć, pochylałem głowę. Teraz jednak, kiedy je znalazłem, aluzja do kluczy Piotrowych, symbolu władzy papieskiej, patrzę w niebo, bo nie potrzebuję już żadnych rzeczy ziemskich. Po tym nagłym ozdrowieniu, w którym nie było zresztą nic cudownego, Sykstus V sprawował funkcję papieża przez 5 lat, 4 miesiące i 16 dni, będąc jedną z największych postaci reformy w Kościele. Odnosił się on przychylnie do planów wojennych Stefana Batorego, widząc w nim przyszłego wodza wyprawy przeciw Turkom. Zużył ogromne sumy na przebudowę Rzymu, niszcząc jednak przy tym wiele monumentów starożytnych, traktując je jako kamieniołomy, pozbawiając je rzeźb i brązów. I tyle na dzisiaj, Kopaliński. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się nagrać kolejne opowiadania. Piszcie, czy wam się to spodobało. No i może macie jakieś pomysły, jak można by po prostu spróbować stworzyć taki mini studio, aby można było nagrać także książki. Pozdrawiam was serdecznie. Miłego dnia.